Dzień dobry Państwu. Z informacji otrzymanych od sekretarza komisji wiemy, że już jest kworum. Pragnę w związku z tym wszystkich serdecznie przywitać na pierwszym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu 10 kadencji. Przypadł mi zaszczyt poprowadzenia spotkania z posiedzenia, na którym mamy wybrać prezydium komisji. Otwieram zatem zwołane przez marszałka Sejmu na podstawie artykułu 20 ust. 2 regulaminu Sejmu pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych. Witam także przedstawicieli mediów. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje wybór prezydium komisji, przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego. Zgodnie z artykułem 163a regulaminu Sejmu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby członków komisji. Na podstawie listy obecności członków komisji stwierdzam kworum. Przypominam także, że komisja na podstawie artykułu 20 ust. 3 regulaminu Sejmu powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarzy komisji. Głosowanie przeprowadzimy według zasady: kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosów. Wybór zostanie dokonany, jeśli kandydat na daną funkcję uzyska zwykłą większość głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciwnych. Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Przystępując do wyboru przewodniczącego komisji, zwracam uwagę, że w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, uzyskanie przez pierwszego w kolejności kandydata zwykłej większości głosów spowoduje jego wybór na przewodniczącego komisji. Głosowanie na pozostałe kandydatury stanie się bezprzedmiotowe. Czy powyższe zasady głosowania i wynikające z nich konsekwencje są dla wszystkich posłów jasne? Nikt z posłów wątpliwości nie zgłasza. Proszę zatem o zgłaszanie kandydatur. Proszę bardzo, pani poseł Gajewska. Dziękuję bardzo. Chciałabym zgłosić kandydaturę pana posła Pawła Kowala na przewodniczącego komisji. Czy pan poseł wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. Czy są inne kandydatury? Nie widzę, zatem będziemy przechodzić do głosowania. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura na funkcję przewodniczącego komisji. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącego komisji? Tak, było to mówione, panie pośle, na samym początku. Głosujemy poprzez podniesienie ręki. Sekretarze komisji będą liczyć głosy. Więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za wyborem na funkcję przewodniczącego komisji pana posła Pawła Kowala? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ja. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 19 głosów za, 1 przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przewodniczącym komisji został wybrany pan poseł Paweł Kowal przy 19 głosach za, 1 głosie przeciwnym oraz 2 głosach wstrzymujących się. Serdecznie gratuluję panu posłowi wyboru. Przystępujemy obecnie do wyboru zastępców przewodniczącego komisji. Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli klubów poselskich i parlamentarnych oraz Konwentu Seniorów z dnia 14 listopada bieżącego roku Komisję Spraw Zagranicznych uznano za komisję średnią. W związku z powyższym proponuję wybrać 4 zastępców przewodniczącego. Czy jest w tej sprawie sprzeciw? Proszę bardzo, poseł Zalewski. Dziękuję bardzo. Jest w sprawie sprzeciw, dlatego że jak ja zostałem poinformowany, kluby uzgodniły 5 wiceprzewodniczących, także proszę o przegłosowanie takiej liczby.
Rozumiem, że jest to wniosek o ustalenie prezydium w składzie 5-osobowym. W takim razie poddam ten wniosek pod głosowanie. Bardzo proszę wszystkich posłów, którzy popierają wniosek, aby ustalić liczebność liczby wiceprzewodniczących na 5, aby podnieśli rękę ci, którzy popierają ten wniosek. Kto głosuje za? Tak. I proszę trzymać, aż sekretarze podziękują. Dziękujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. 16 głosów za, 1 przeciw, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że przy 16 głosach za, 1 przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących ustaliliśmy liczbę zastępców przewodniczącego na 5. W tej chwili przejdziemy do wyboru tych wiceprzewodniczących komisji do zgłaszania kandydatur. Tak. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur. Proszę bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszam kandydaturę pana Władysława Bartoszewskiego na funkcję wiceprzewodniczącego tejże komisji. Taką funkcję identyczną pełnił w mijającej kadencji Sejmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy pan poseł zgadza się kandydować? Pytanie do pana posła Bartoszewskiego. Tak, dziękuję, zgadzam się. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatur. Proszę bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Lewica chciałbym zgłosić kandydaturę pana posła Macieja Koniecznego, który również pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych 9 kadencji. Dziękuję. Czy pan poseł zgadza się kandydować? Dziękuję, zgadzam się. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne zgłoszenia. Poseł. Marcin Przydacz. Marcin Przydacz, przepraszam. Tak. Panie marszałku, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym zgłosić pana posła Radosława Fogla, parlamentarzystę także i poprzedniej kadencji i w ostatnim czasie pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, także osoby znającej doskonale funkcjonowanie tejże komisji. Na wiceprzewodniczącym oczywiście. Czy poseł Radosław Fogiel się zgadza? Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne zgłoszenia. Proszę bardzo, pani poseł. Chciałam zgłosić posłankę Aleksandrę Gajewską. Czy pani poseł się zgadza? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. I pytanie, czy są kolejne zgłoszenia? Proszę bardzo, pan poseł Kobosko. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polski 2053 Droga chciałbym zgłosić kandydaturę pana posła Pawła Zalewskiego, który był wcześniej i przewodniczącym, i wiceprzewodniczącym tejże komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł się zgadza? Tak, dziękuję, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. Mamy zatem 5 zgłoszeń. Na 5 wiceprzewodniczących proponuję przegłosować to blokiem, jeżeli liczba kandydatów zgadza nam się z liczbą miejsc w prezydium. Jeżeli nie będzie głosu sprzeciwu, poddam to pod głosowanie blokiem. Można. Nie widzę głosów sprzeciwu. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek o przegłosowanie 5 wiceprzewodniczących w składzie Władysław Bartoszewski, Maciej Konieczny, Radosław Fogiel, Aleksandra Gajewska i Paweł Zalewski. Kto jest za wyborem tych osób na wiceprzewodniczących komisji? Kto jest przeciw wyborowi tych osób na wiceprzewodniczących komisji? Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o podanie wyników. 21 posłów za, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że przy 21 głosach za, 0 głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących wybraliśmy na funkcję wiceprzewodniczących posłów Aleksandrę Gajewską, Władysława Teofila Bartoszewskiego, Macieja Koniecznego, Radosława Fogla oraz posła Pawła Zalewskiego. Serdecznie gratuluję paniom i panom posłom wyboru na funkcję wiceprzewodniczących.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad życzę nam wszystkim, ponieważ będę także członkiem tej komisji, owocnej pracy. Dziękuję bardzo i zamykam posiedzenie komisji.